Film, o którym dzisiaj porozmawiamy, jest dla mnie zagadką. Otóż pojawił się znikąd, zabłysnął jak fajerwerki na Sylwestra i do dzisiaj świeci. Świeci, przynajmniej dla mnie, ponieważ jest to bardzo fajne kino. Mowa oczywiście o filmie pod tytułem Frank z Michaelem Fassbenderem w roli głównej. Film jest dziwny. Jest zespół, oczywiście jest główny bohater i jakiś tam sobie chłopak pracuje w biurze, w uleciach, nic, świat mu nie wychodzi, wszystko chce się wyrwać ze swojego, co prawda nie getta, ale swojego nudnego życia w Wielkiej Brytanii. I pewnego dnia przez przypadek zostaje zaproszony, żeby zagrać, bo jest muzykiem, zagrać na klawiszach w zespole. Pech chciał, że następnego dnia, bodajże kilka dni później wyjeżdżają nagrywać płytę, choć pojedź z nami, byłeś świetny. I jedzie nagrywać z nimi płytę. Zostawia wszystko, całe swoje życie i leci. To jest początek. I naprawdę wiele pewnie osób tak marzy, powiedzieć, nie, ja mam dość tych szarych, nie wiem, bloków, domów, swojej pracy, dziewiąta, piąta w ogóle i to dalej. Chciałbym to wszystko pierdzielnąć normalnie i zacząć grać na klarnecie albo żonglować trąbkami, cokolwiek. Ten facet tak robi. A wszystko przez jednego człowieka, Franka. Tak naprawdę przez większość filmu nie wiem, jak on wygląda, ponieważ nosi na głowie głowę. Dokładnie, ma taką wielgaśną głowę i widzimy tylko uśmiechniętą, tak namalowaną twarz i to wszystko, nic więcej. Ale energia, jaką facet... Frank to jest jak dla mnie artysta totalny. Na przykład jest w filmie pokazane, że 11 miesięcy w ogóle jadą tam gdzieś do Irlandii, zamykają się gdzieś w głuszy, w kabinie i przez 11 miesięcy mają próby, zanim jeszcze zaczną nagrywać płytę. Bo wszystko musi być perfekt, wszystko musi być super. Używają do grania wszystkiego. No oczywiście oprócz instrumentów, szeleszczące papierki i w ogóle cokolwiek. Byle po prostu jakiś to było pomysł i jakiś coś się działo. Frank jest dla mnie artystą totalnym. Jeżeli na przykład kojarzycie Stanleya Kubricka, który miał podobny reżim pracy, albo ewentualnie jeżeli w muzyce, które poszperacie, znajdziecie takich artystów, którzy po prostu nie, musi być perfekt, musi być idealnie, musi być wszystko super. I kimś takim jest Frank. Frank jest facetem, który ma tak pozytywną energię, jest tak uroczo dziwny, że to jest po prostu coś pięknego. Film jest fajny, aczkolwiek zaczyna się, w ogóle ma klamrę. Ostatnio modne w filmach, o których mówię. Ale tak jest. Rzeczywiście film jest fajnie zrobiony, dobrze. Nie jest to film dla każdego, bo to jest rzeczywiście ciężkie kino. Trzeba siąść, pomyśleć, zastanowić się, o co chodzi. W ogóle, żeby było śmieszniej, jest to oparte o postać, którą wykreował... Postać Franka Sidebottoma wykreowana przez angielskiego komika Chrisa Sivea. Także gdzieś ten pomysł skąd się urodził, nie jest wzięty z czapki. Film staje 7 na 10, bo rzeczywiście... Tak, to jest fajne kino. Jeżeli lubicie się zastanowić nad sensem życia, ten film Wam da dobrą, może nie wskazówkę, ale dołoży cegiełkę do tego, jak życie może być dziwne, porąbane. Obsada jest fajna, bo oprócz oczywiście Michaela Fassbendera, który gra w Cielasie Franka, Michaela Fassbendera chyba nie trzeba przedstawiać, ostatni X-Men, 12 Years a Slave, Prometeusz i tak dalej, wszyscy wiedzą o co chodzi. Jeszcze pojawia się w roli członkini zespołu Maggie Gyllenhaal. A Maggie Gyllenhaal to jest pani znana z takich filmów m.in. jak White House Down, Dark Knight, Mroczny Rycerz, czy chociażby World Trade Center. Fajnie to wszystko. Obejrzałem film tak, będzie dziwnie. I tak było, i tak jest. Film, muzykę, którą prezentuje Frank, to jest... Nie wiem, czy może kojarzycie taki zespół Pogodno. Oni kiedyś nagrali taki wielki swojego czasu hit Górniczo-Hutnicza Orkiestra Dęta, robi nam pam parara, robi nam pam parara. Czyli jeżeli podoba Wam się tamto, to jeszcze weźcie to do potęgi drugiej i to jest właśnie muzyka, którą robi Frank. I takie pytanie do Was. Który z filmów o muzykach podoba Wam się najbardziej? Czy wolicie takie troszkę bardziej poważne, jak na przykład The Doors? Czy wolicie te filmy takie bardziej z przymrużeniem oka, powiedzmy jak Blues Brothers, La Bamba chociażby o Richie Valencie. Którykolwiek by to nie był, pisz jak zawsze po recenzję. Ok, dziękuję bardzo za obejrzenie. Jak zawsze zapraszam do komentowania, subskrybowania, polubienia i tak dalej, wiecie o co chodzi. Cztery podstawowe recenzje tutaj będą zaraz, obejrzyjcie je, a my widzimy się już niedługo. Cześć!